Praktycznie cały rynek na czerwono. Wszystkie adresy bitcoinowe się wyprzedają oraz manipulacja rynkiem kryptowalut, jakiej jeszcze nie było. To zobaczyć w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał. Mamy ogromną czerwień na rynku kryptowalut i ogromne spadki. Jak możecie zobaczyć, Bitcoin kosztuje 49 730 dolarów i jest na ponad 12% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Podobnie ETH, jak i większość wszystkich innych kryptowalut, altcoinów. Jest to oczywiście spowodowane najprawdopodobniej nieciekawą informacją ze strony Ilona Musk'a, ale o tym powiem później. Przejdźmy najpierw na CoinMarketCap. I sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj mamy 9758 wszystkich altcoinów, a dominacja bitcoina spadła do 41,6%. Jak wejdziemy sobie w dominację, to możemy zobaczyć praktycznie pionową ścianę spadającej dominacji od mniej więcej 15 marca, gdzie dominacja wynosiła 61, ponad 61%. Na dzień dzisiejszy wynosi 41%. I jak możemy zobaczyć, ostatni raz miała ona miejsce po ostatniej hossie pół roku po ostatniej hossie na Bitcoinie, gdzie jego all-time high było w grudniu 2017 roku. Od tamtej pory ta dominacja również bardzo mocno spadła i później zaczęła się odbudowywać aż do marca tego roku, gdzie bardzo ładnie zaczęliśmy spadać. Dla mnie jest to bardzo dobra wiadomość i jak możemy zobaczyć. ETH ma bardzo wysoką dominację, ponieważ na poziomie 20%, a jeszcze w marcu tego roku było to 12%, czyli dominacja ETH skoczyła około 80%. Można powiedzieć, że teraz mamy ogromny spadek na cenie Bitcoina, ale sprawdźmy historycznie, jak to się odbywało też podczas ostatniej hossy, żeby nie przesądzać, że ta hossa się właśnie zakończyła. Popatrzmy zatem, jaki spadek mamy w dniu dzisiejszym od. Ostatniego all-time high. Według CoinMarketCap, all-time high Bitcoina było 15 kwietnia i było ono na poziomie 62 699 dolarów. Dzisiaj mamy 50 120 dolarów. Jest to jakieś 20% straty od all-time high. A jak to wyglądało w 2017 roku, możemy sobie przejść i tak jak możemy zobaczyć. We wrześniu 2017 roku, czyli jakieś 3-4 miesiące przed końcem hossy, cena Bitcoina wynosiła 4624 i spadła do poziomu 3484 dolary. Jest to około 25% na minusie. Także jasno możemy wywnioskować, że takie spadki podczas hossy są jak najbardziej normalne. Tutaj nie ma czego się obawiać, a przynajmniej nie jest to znak, że jest to koniec hossy i cena bitcoina powinna wrócić, powinna zawrócić i znów piąć się do góry. Przejdźmy zatem teraz do analizy wykresów na Glassnode. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj: odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych to na naszym kanale znajdziesz instrukcję jak założyć sobie takie konto a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwszym wykresem jaki chciałem Wam pokazać to jest tym razem nie Bitcoin a ETH i jak zachowuje się wykres ETH teraz podczas spadków Bitcoina oraz tej niepewnej jego sytuacji? Jak możemy zauważyć, adresy, które nie mają zerowego balansu, cały czas rosną. Tu jest nieustannie linia wzrostowa. Adresy powyżej 1 setnej ETH cały czas rosną, adresy powyżej 1 dziesiątej ETH cały czas rosną. Powyżej jednego ETH, jak sobie przybliżymy ten wykres tutaj, też możemy zobaczyć, że od 27 kwietnia cały czas te adresy rosną, i wcześniej mieliśmy tak wzrosty, delikatne korekty, wzrosty, delikatne korekty. Adresy, które mają więcej niż 10 ETH, niestety już spadają, także możemy zauważyć, że od listopada zeszłego roku adresy z większą ilością niż 10 ETH, praktycznie mają trend spadkowy. Adresy z ilością większą niż 100. Tak samo od listopada te adresy cały czas spadają. Adresy z balansem powyżej 1000 ETH również, adresy z balansem powyżej 10 000 ETH, i tu niespodzianka rosną w bardzo szybkim tempie ostatnimi czasy. Od początku kwietnia mamy dwie pionowe ściany wzrostowe, także widać, że dużo graczy zaopatruje się w ETH a nie w Bitcoina. To jest bardzo dobra wiadomość i tu biorąc pod uwagę, że adresy te, które pokazywałem przed chwilą, trzy ostatnie, czyli powyżej 10 ETH, 100 oraz 1000, one bardzo łatwy, w bardzo łatwy sposób mogą się zamienić właśnie w te adresy, które ma, mają powyżej 10 tysięcy ETH. Tutaj widzimy trend wzrostowy, cały czas te adresy rosną i świadczy to też o tej dominacji, o której właśnie mówiłem, że około 80% dominacja ETH urosła przez ostatni miesiąc co widać też tu na wykresie. Zobaczmy zatem co dzieje się z adresami bitcoinowymi. Zrobimy sobie trochę większy interwał czasowy oraz analogicznie z niem, kiedy dominacja bitcoina zaczęła gwałtownie spadać mamy spadek oczywiście adresów które nie mają zerowego balansu w bitcoinach. Adresy powyżej jednej setnej bitcoina podobnie adresy powyżej jednej dziesiątej bitcoina. Tak samo. Adresy powyżej 1 bitcoina spadają już od lutego, czyli 2 miesiące szybciej. Adresy powyżej 10 bitcoinów spadają w zastraszającym tempie od listopada zeszłego roku powyżej 100 bitcoinów. Mieliśmy tutaj odbicie, i bardzo dużo tych adresów przybyło, ale tak, szyb, tak samo szybko ich ubyło. Adresy powyżej 1000 bitcoinów. I oczywiście od lutego mamy cały czas spadek adresy powyżej 10 tysięcy bitcoinów. Tutaj ten wykres jest dosyć poszarpany, bo tych adresów nie ma, nie wiadomo ile, ale możemy zauważyć, że od 9 maja mamy wzrost tych adresów, nieznaczny wzrost, ale tak to cały czas trend spadkowy. Tyle jeżeli chodzi o adresy. Przejdźmy sobie do adresów, które są na plusie. Specjalnie rozciągnąłem sobie ten wykres aż do połowy 2016 roku żeby zobaczyć jak to miało jak to wyglądało w przeszłości podczas hossy. Pierwsze adresy na plusie pojawiły się w listopadzie 2016 roku, czyli rok i miesiąc przed zakończeniem hossy. W tym roku pojawiły się w październiku, na przełomie października i listopada, czyli w podobnej sytuacji i utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie co w 2016 roku. Zobaczcie, że w 2016 roku tych adresów spadków, tych adresów na plusie mieliśmy kilka, jeden delikatny, dwa takie bardzo głębokie i końcowy delikatny. Podczas tej hossy zobaczcie, że mamy pierwszy taki gwałtowny spadek adresów, które są na plusie. Dlatego mam nadzieję, że to wszystko odbije. Ci co mają się teraz zapakować, to się zapakują. I z powrotem będziemy czekali na wzrost ceny bitcoina. Druga informacja jest taka, że właśnie rok i miesiąc te adresy w 2017 roku utrzymywały się na proficie, a w tym momencie mamy od października zeszłego roku, nie można mówić że do dzisiaj, ale licząc do dzisiaj, tu mamy zaledwie pół roku okresu czasu, w którym portfele bitcoinowe są na plusie. Przejdźmy do kolejnego ciekawego wykresu, mianowicie do numerów z adresami, które akumulują Bitcoiny. Jeżeli nie wiecie, co ten wykres oznacza, to możemy przeczytać tutaj na dole, że jest to zbiór adresów, które mają przynajmniej dwa przychodzące transfery, czyli zdeponują Bitcoiny na swoim portfelu i nie i nigdy nie wypuszczają ich z powrotem. I ten wykres i ten wykres akurat wygląda bardzo ciekawie, ponieważ od stycznia tego roku mamy cały czas trend wzrostowy, i jeszcze w ostatnich dniach mieliśmy bardzo duże wzrosty. Od 18, od 17 kwietnia cały czas wzrosty, także widać, że jednak ludzie akumulują te bitcoiny i tych adresów jest coraz więcej. Kolejnym wykresem, jaki chciałem Wam pokazać, i ten wykres pokazuje nam, kiedy rynek jest przegrzany i jak możemy zobaczyć, bardzo daleko nam do przegrzania rynku. Jesteśmy mniej więcej na tym poziomie, co w sierpniu. 2017 roku, czyli mniej więcej w połowie lekko ponad połową hossy. W tym momencie powinniśmy, jeżeli wykres by szedł taką drogą jak w 2017 roku, to lata chwila powinniśmy mocno wystrzelić do góry i do końca roku hossa powinna się zakończyć. Kolejny wykres Stock to Flow pokazuje również, że jesteśmy w połowie tej hossy. Możemy popatrzeć na kolor i taki mniej więcej sam zielony kolor jest gdzieś tu, czyli w połowie 2017 roku, w połowie ostatniej hossy. Wiele rzeczy wskazuje na to, że jest to połowa hossy, jednak bardzo niepokoi mnie spadek tych adresów z racji tego, że w 2017 roku te adresy tak szybko nie uciekały. Możemy to sprawdzić oczywiście na Glassnode. Teraz mamy ustawiony interwał czasowy. Od września 2016, 2016 roku aż do końca hossy czyli do stycznia, powiedzmy 2018 roku, mieliśmy cały czas wzrost tych adresów. Czy to były małe adresy z ilością większą niż jedna setna, z ilością większą niż 1 dziesiąta, z ilością większą niż jeden bitcoin? Zobaczcie, że fakt, faktem mieliśmy tu jakieś zawahania, ale te adresy cały czas rosły, a gdy zaczęły one spadać. To świadczyło o tym, że jest koniec HOSSy. Zobaczcie, że 23 grudnia 2017 roku liczba tych adresów zaczęła gwałtownie spadać. Adresy powyżej 10 bitcoinów, tak samo od grudnia, już nawet dosyć wcześniej, zaczęły te adresy spadać. Powyżej 100 bitcoinów, tak samo. Także jeżeli chodzi o adresy, to mnie bardzo niepokoi, że może być to oznaka końca HOSSy. Ale wszystkie inne wskaźniki pokazują, że mamy do końca jeszcze daleko, a przynajmniej prawie połowę. Jak zobaczymy, ile górnicy przesyłają swoich wydobytych bitcoinów na giełdy, to też możemy zauważyć, że nie wysyłają oni tego dużo, mniej więcej cały czas taką samą ilość, ale nie ma co się dziwić, przecież oni muszą z czegoś się utrzymywać. Jeden taki wystrzał ogromny mieliśmy w grudniu zeszłego roku, i co ciekawe, jak sobie Zmniejszymy ten wykres na hosse w 2017 roku to w 2017 roku nie było aż takich wystrzałów sprzedaży bitcoinów przez górników. I na koniec chciałem przejść do bardzo ciekawej historii a jest to historia romansu Elona Muska z bitcoinem. Jak wszyscy wiemy Elon Musk ma taką władzę i takie zasięgi, że może zatrząść całym rynkiem kryptowalut i to właśnie teraz się stało. Ponieważ spekuluje się, że Bitcoin zaczął lecieć na pysk odkąd Elon Musk wrzucił tweeta, że już nie będą akceptować Bitcoina do zakupu Tesli z racji tego, że Bitcoin zużywa bardzo dużo energii elektrycznej. Tylko popatrzcie na zachowanie wykresu Bitcoina po tweetach Elona Muska. Pierwsze tweety w grudniu 2020 roku, że Bitcoin jest bezpieczny, i mieliśmy cały czas wzrosty. Dosyć długi okres mieliśmy wzrosty. Później, po korekcie, Elon Musk znów rzucił tweeta, a tym razem nawet nie tweeta, tylko w swoim bio, w profilu ustawił hashtag Bitcoin. Od tamtej pory mieliśmy ogromne wzrosty. Gdy Elon Musk napisał, że możesz kupować Tesla za Bitcoina, znowu mieliśmy wzrosty. A teraz mamy. Informację, że uważamy, że kryptowaluty to dobra idea, ale ona nie może być realizowana kosztem środowiska naturalnego. Napisał też, że będą szukać czego, czegoś bardziej ekologicznego. I tak samo jest z Dogecoinem, i tak samo jest z Shibom. Teraz, która się hypuje przez Ilona Maska, nie dajcie się nabrać. Kupujcie właśnie w tych momentach, gdy jesteśmy na dole. A nie w tych momentach, gdzie jesteśmy u góry, już po jakimś ciekawym twicie Ilona Maska. Reasumując, rynek kryptowalut jest jeszcze zbyt młody i zbyt mały, żeby nie można było tymi wykresami ciągnąć jak za sznurki przez jedną osobę. A tym samym wiele wskaźników pokazuje, że nie docieramy jeszcze do końca, hossy, Jednak miejcie na uwadze, że portfele wyprzedają się ze swoich bitcoinów, co niekoniecznie jest dobrą informacją. Pamiętajcie również o realizacji zysków i jeżeli mamy takie wystrzały jak w tym miejscu, w tym miejscu czy w tym miejscu, to realizujcie część zysków. Wiadomo, nigdy nie trafimy na sam szczyt, żeby sprzedać na samym szczycie, ale jak widzicie, że cena cały czas waha się w okolicach 60 tysięcy i bardzo ciężko ją przebić, a jak już przebijemy, to lecimy bardzo nisko, to są wtedy momenty, żeby tego bitcoina odkupić i akumulować kapitał. Każdy powinien mieć obraną przede wszystkim strategię do wyjścia z rynku, bo samo wejście w rynek nic nam nie da. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.